Dzień dobry, cześć i czołem! Pytacie, skąd się wziąłem? A jestem Wesoły Romek i mam na przedmieściu domek. Taka sytuacja jest na froncie, że wizę dostałem dwukrotną do Chin. Czy nie mam jej jeszcze fizycznie, bo przyjechać dopiero mam mój paszport kurierem. Mam nadzieję, że szczęśliwie paczka nie zginie akurat, bo to by był solidny strzał w kolano. Tak więc czekam z niecierpliwością. Dzisiaj dostałem od tej agencji wizowej informację, że już jest w moim paszporcie wiza dwukrotna. Czyli, bo to w ogóle było zamieszanie, że do Hongkongu te Europejczycy mogą wjeżdżać bez wizy. Kurde, wszystko fajnie, pięknie, bez wizy mogą wjeżdżać, ale jak ja będę jechał do Hongkongu z terytorium Chin, do których się wybieram, do kantonu, bo nie wiem, czy to jest wyszczególnione, bo żeście się pytali, czy do Szanghaju, czy do Pekinu, nie. Do kantonu, po polsku, a po nicniejszym jakiś Guangzhou się to się nazywa. Jeżeli ja wyląduję na terytorium Chin i z Chin pojadę, nie potrzebuję wizy do Hongkongu, jak miałbym wizę jednokrotną, to już z tego Hongkongu z powrotem do Chin nie wjadę i nie będę mógł dotrzeć na samolot powrotny i będę musiał niestety wtedy zamieszkać w Hongkongu. A tam podobno drogo jest i przede wszystkim z miejscem słabo. I w ogóle z mieszkaniami, tak więc, no nie wiem, ale jest fajnie i mam nadzieję, że przez to, że jest ta podwójna wiza, to ten Hongkong i to Macao się uda zwiedzić. Zimno dzisiaj, kurde, mam dość tej zimy, naprawdę, zazdraszczam wszystkim, którzy w jakimś lepszym tym, w lepszych warunkach meteorologicznych sobie przebywają, bo to, co jest tutaj teraz, to że ci taki deszcz pada mokry, obklejający wszystko. Tak więc tak się sytuacja ma. Jak wiza przyjdzie, to wam pokażę, jak ona wygląda, mam nadzieję. No i czekam na ten paszport, a dzisiaj będę dalej załatwiał prozaiczne, przyziemne rzeczy. A skoro mam już wizę, to będę mógł coś sobie planować. Jeżeli macie na przykład, bo byliście w Hongkongu i coś tam szczególnie polecacie w tym Hongkongu, czy tam w tym Macao. Macao to chyba nie ma co do polecania, tylko trzeba iść do kasyna. Ale może wiecie, gdzie jest na przykład maszyna z największą ilością wygranych, że wrzucam, nie wiem, jednego dolara, mogę wygrać 100 milionów. Bo to też by było fajne, jakby tak się akurat udało zagrać, tak więc liczę na sugestie, znacie rejon, znacie coś, to każdy, kto ma coś do wrzucenia, to na maila, czy może jakoś przez tego Facebooka nieszczęsnego, który jest dupowaty strasznie, jeśli chodzi o prowadzenie korespondencji. A zawsze w opisie macie link do maila, to możecie na maila, wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że to do mnie dotrze. Kurde, same ciepłe i bardzo ciepłe występują, a ja nie lubię ciepłych, ja chcę zimną. Kurde, kołdrę 160 na 200, albo 155 na 200. Chyba będę musiał do lata poczekać. No, można przyjąć, że problem rozwiązany. Dwie kołdry i cztery takie same pościele, myślę, że już mnie nie będzie to wpieniało. Dzisiaj fast foodowa dieta w McDonaldzie, kanapka górska z szynką szwarcwaldzką ma występować. Jako że zaraz od pierwszego wchodzi nowe, to mówię, trzeba lecieć i testować, co jest grane. No i właśnie coś takiego się pojawiło tutaj z kompadre, będziemy takie właśnie cudowne cudowności zaraz testowali. Aj, widzę, tej szynki tam jest trochę od spodu. No, jest, ewidentnie zamontowana. Nie nagrało mi się, kurde, dzisiaj próbuję z nową kamerą, zobaczymy, czy będzie dobrze głos nagrywany. Muszę przyznać, że szynkę szwarcwaldzką ostatnio testowałem, bo Kuba bezpośrednio ze Szwarcwaldu mi przyniósł. Dość spory, dużo tej szynki tutaj jest, widzę, o, patrzcie, nie to, że jakiś tam pół plasterka, tylko jest solidnie dodane. Jest rukola, jest sos taki miodowo-musztardowy, no fajnie i smakuje, no nie, no nie smakuje. Powiem szczerze, szkoda, że teraz będzie to coś nowego wchodziło, tak? Właśnie. Już nie zdążę za dużo zjeść tych kanapek. Muszę częściej przychodzić do McDonalda, jednak się okazuje. Bo czasem tutaj potrafią zaskoczyć pozytywnie.
ledwo się w budżecie zmieściłem, ale jest jeszcze trwalna ostro, skoro ma już odejść w niepamięć, to trzeba sobie go utrwalić. Widać ten bekonik, który się tutaj wyłania spod kotleta. Już się doczekać na niego nie mogę. Tak oto rozwiązałem swój problem pościelowy. Dwie kołdry, cztery prześcieradła i cztery komplety tego. Może jeszcze ze dwa bym dokupił. Nie wiem, czy kora to jest dobre, czy niedobre, ale mam to w dupie. Przynajmniej już jest zunifikowane, nie muszę się zastanawiać, co z czym. A jak cytrynka, tobie się podoba rozwiązanie przeze mnie problemów? Fajnie pan rozwiązał, co? Fajnie. Tak. Pies, psisko, ropa w oczach. Koby spał cały dzień ten pies. Ten pies. Wiosna idzie, będziesz się kąpać, cytryna. Cieszysz się? To będzie traumatyczne przeżycie. Chyba wam nagram. Cytryna nienawidzi się kąpać, ale marda ogonkiem, merda. Zrobiłem dzisiaj recenzję tej oto kamery i powiem wam szczerze, że jest totalna petarda, jeśli chodzi o jakość rejestrowanego obrazu. Strasznie mi się podoba, cenowo też jest atrakcyjnie. Całe moje review, całą moją prezentację sobie zobaczycie na kanale test.hp.pl i wam zlinkuję w opisie i do kamery, i do sklepu, gdzie ja sobie te urządzenie kupiłem. Zrobiłem wam akcję porównania, przynajmniej tutaj jak widać stabilizacji pomiędzy Sony FDR-X 3000, którą teraz nagrywam, bo muszę się też trochę z tą kamerą zapoznać przedwyjazdowo, czy jest ona godna. Jak słychać z niej, bo wydaje mi się, że trochę gorzej mikrofon działa. I zaraz właśnie sobie podłączę tego typu mikrofonik zewnętrzny i zobaczymy, czy kamera go obsłuży, jak będzie z tego słychać. Trochę ona mi się tu nie mieści gdzieś w ten mój zestaw. Tak sobie na wyciągnięcie ręki zrobię. Dodałem sobie ten mikrofon i z tego mikrofonu nadaję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A teraz nadaję z wbudowanych mikrofonów w kamerę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tu jest ta zaleta, że jeszcze jakby to zadziałało, nie wiem, czy musi mieć zasilanie, czy nie. To jeszcze będąc w gąbeczce, ten mikrofon daje nam to, że na dworzu, myślę, czy tam gdzieś na zewnątrz, jakby się nagrywało, to wiecie, co się dzieje. Szumy wiatru są zredukowane. Nie mam, co prawda, zdechłego kota na ten mikrofon. Powinienem sobie kupić. Ostatnio, jak byłem w Nowym Jorku, to tam w tym B&H foto, wideo były, ale nie w tym rozmiarze, co chciałem. Może gdzieś tam trafię, w Chinach, o! Może w Chinach gdzieś trafimy takie rzeczy, to pobadamy. Taki element spożywczy się pojawił jakiś czas temu. Golden Saba Banana Chips. Homemade. I generalnie na pierwszy rzut oka można by było przyjąć, że to są banany suszone. Jak widzicie, przesyłki z dalekich krajów trochę się kruszą podczas dostawy do kraju i no, są takie malutkie kawałeczki. Widać duży banan i jest ten banan, słuchajcie, nie wiem, czy on jest jeszcze dodatkowo podpiekany jakoś na oleju. Trudno mi powiedzieć, ale ma to bardzo fajny smak. Z Filipin to przyjechało do mnie, słuchajcie, tak więc dość daleko. I no już trzeba było też to zużywać, bo się przeterminowywuje. Tak patrzę na te daty i co się zbliża, to testuję. Bardzo smaczne, bardzo fajne. Jakbyście gdzieś tam byli w okolicy, to coś takiego wam polecam, bo jest zupełnie inny smak niż u nas tych suszonych bananów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Jest jakaś glazura na to nałożona i jeszcze dodatkowo ma taki posmak chipsowy. Bananowo-chipsowy, bo u nas jak są banany suszone, to są takie po prostu banany, a tu jest wymieszany tak jak gdyby banan z chipsem. Trudno mi powiedzieć, w jaki sposób to powstaje, ale smakuje naprawdę nieźle. Kassandra jest... Co? Jak się fajnie włącza, fajny dźwięk. Kassandra jest głodna i tu wyżera różne rzeczy i teraz zachciało jej się paruszków. I coś takiego jest. Precelki Spicy Shrimp Flavor, czyli o smaku pikantnych krewetek. Ale patrzcie, jakie cieniuteńkie. Takich u nas nie ma, u nas są zdecydowanie grubsze. No i faktycznie są lekko pikantne, osypane papryką. No i czy ja wiem, czy taki krewetkowy smak mają? Bardziej ta papryka jest tutaj wyczuwalna. Ale wyglądają jak wykałaczki. Ciekawostka. Skąd to do mnie przybyło? Aż zobaczymy, gdzie tu jest jakiś może producent. Chyba coś po tajsku pisze niestety. Tak więc możemy nie rozpoznać. Po tajsku nie do końca właśnie. Dzisiaj nie. A i 3 mm jest pokazane, że mają 3 mm. No kurde, jakie patyczki. Idealne by były do nabijania koreczków na imprezę. Można by było razem z tymi pałeczkami zjadać właśnie taki koreczek.
Plus 22 w lodówce mojej jest. I taki właśnie będzie zmrożony. Nie zamarza, ale ręka odpada po prostu. W tych cudownych kieliszeczkach robimy testa. Jak Kasia zje swoją porcję chińskiej zupy z torebki. Taką jeszcze opcję badam. Mam tu moje pudełeczko z mikrofonami wszelakimi. Mam jeden taki. To by było nawet fajne, bo bym mógł do niego mówić. I go wmontować tutaj na tył. Zaraz zobaczymy. Jeden to będzie ten zakrzywiony, jeden ten prosty. Dobra, teraz nagrywam tym zakrzywionym. Tylko boję się, że jak włożę mikrofon, to się podzieje coś takiego, że wiecie co, że po prostu, kurde, gdzieś mi przestanie kontaktować i mi się pół materiału bez dźwięku nagra i tego bym bardzo nie chciała. Jest zakrzywiony. Burger z szafą został wylicytowany. Wylicytował go Bartek. Serdecznie gratuluję. Bartek już dokonał wpłaty z tego, co mi tu Allegro zraportowało. Oczywiście na cel charytatywny. No i Bartek, zaraz do ciebie piszę maila i zapraszam cię na burgera.